Halo, halo, dobry wieczór, albo dzień dobry, zależy kiedy wy to oglądacie. No u mnie jest, można by powiedzieć, że ranek, bo 4:30 już jest. I zapewne się zastanawiacie, co się stało, dlaczego o 4:30 nagrywam vloga. Czyżby mnie z domu wyrzucono? Nie wiem, mogą być takie teorie spiskowe. Aczkolwiek chciałbym powiedzieć, że nie wyrzucono mnie z domu. Po prostu zmieniły mi się godziny w robocie i dni. Otóż, jak możecie wiedzieć lub nie, niedawno, czyli jakiś czas temu, pracowałem w środę i w soboty. Tam z rana, na 6 rano jechałem do roboty. A teraz zmieniło mi się na wtorek, piątek, ponownie, tak jak już jeszcze wcześniej miałem. Z tą różnicą, że mam nocki teraz. I byłem właśnie na 22 do 4 nad ranem. I se stwierdziłem, że nie miałem nawet jak wrócić, więc trzeba było, wiadomo, autobusem, no nie? Miałem plan ogólnie wrócić elektryczną hulajnogą, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jestem bardzo zawiedziony, ponieważ nigdzie nie mogłem zlokalizować żadnej hulajnogi. I jestem z tego powodu, nie powiem, że jestem zdenerwowany, jest trochę śmiesznie. Nie będę tego też ukrywał, że trochę padnięty jestem. Chociaż to jest trochę takie pojęcie względne, bo ja bardziej byłem padnięty tam 5, 10, nawet pół godziny przed końcem roboty. Ale w momencie, kiedy sobie tak pojechałem właśnie i wysiadłem teraz z autobusu, to tak delikatnie się pobudziłem, ale wiem, co to jest. Wiem, co to jest za oznaka. To jest typowe u mnie. I myślę, że nie tylko u mnie, ponieważ kiedy wrócę do domu, położę się do łóżka, to już z automatu zgon będzie. To już z automatu zgon będzie i to już koniec będzie w tym momencie i film się urwie, a ja se wstanę pewnie koło godziny 10, 9. Nie wiem, zobaczymy. Nie chciałbym stać jakoś koło godziny, nie wiem, 15, 16, bo uważam, że nawet jeżeli miałem nockę, to no nie chcę aż tak długo spać. Wiadomo, że organizm potrzebuje odpoczynku, ja to wszystko rozumiem. Ale z drugiej strony mi jest potem szkoda dnia. A wolałbym jednak trochę, żeby dzień był dłuższy niż żeby był krótszy. Przynajmniej z takiego założenia wychodzę, inni wolą mieć na przykład dzień krótszy. Ja tam nie wnikam w to, więc jaka jest puenta, jakie jest podsumowanie tego vloga spontanicznego. Nie wiem, w sumie włączyłem kamerę, żeby trochę wam popierdzielić farmazonów. I tyle. Mogliście co jedynie zobaczyć, że jechałem autobusem widmo. Bo dosłownie nikt ze mną nie jechał. No jak mogliście zobaczyć, autobus był pusty. Poza mną i kierowcą nikogo nie było. No. A teraz życzę wam dobranoc i ja to nagrywam 7 września. I wy też to 7 września zobaczycie. Być może nawet przed live'em jakoś. Nie chce mi się tego wstawiać o godzinie 13. Ale zobaczymy. Może się wyrobię do godziny 13. Yo!